imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, czasy są ciężkie, optymist cenny, pan przewodniczący Grupiński mówił, że dogonimy i przegonimy. Ludzie mojego pokolenia pamiętają te słowa Nikita Siergiejewicz Chruszczow. No ale oby się powiodło. Ja powiem tak, czas jest trudny, bardzo trudny i nawet przemówienia ważne i zręczne nie powinny być głównym przedmiotem dyskusji. To, co powiedział tutaj premier, można ująć najkrócej. No, trzeba zapłacić cenę za 4 lata rządów Platformy Obywatelskiej. Ale sądzę, że dużo ważniejsze będzie podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, na wyzwanie, które sprowadza się do pytania, co robić, a czego nie robić. Czego nie robić, by Polska w 2020 roku była krajem zasobniejszym, w lepszej kondycji pod każdym względem, także lepszej kondycji moralnej niż dziś. By to dziesięciolecie nie było zmarnowane. I trzeba jednocześnie patrzeć dalej w przyszłość, bo kryzysy przychodzą i przynajmniej jak dotychczas mijają, a Polska trwa. I warto być Polakiem. Zacznę od kryzysu, który jest, można powiedzieć, najpilniejszy. Kryzysu ekonomicznego. Otóż sądzę, że głównym założeniem, które trzeba się tutaj kierować, to jest to, żeby nie służyć spekulantom i rentierom, ale dobru wspólnemu. To jest podstawa. Podstawa wszystkich dobrych działań. A czego na pewno, bo od tego zacznę, nie należy zrobić? A to, co prawda, pośrednio, ale jednak zostało zapowiedziane. Otóż nie należy wchodzić do strefy euro. Wchodzenie do strefy euro, sam proces, a następnie obecność w tej strefie, to jest katastrofa dla polskiej produkcji, dla polskich gospodarstw domowych, dla polskiej suwerenności. To jest bardzo być może potrzeba płacenia państwom znacznie od nas bogatszym. To jest coś, na co chcę to od razu zapowiedzieć. Nasz klub, nasza formacja polityczna z całą pewnością się nie zgodzi. Ale jest także druga kwestia. Wydawałoby się już postanowiona, bo niestety nie zostało zastosowane weto, zostało uznane za bombę atomową. A czego było zastosować? Pakiet klimatyczny. Otóż przyjęcie w 2013 roku już do realizacji tego pakietu to będzie, Wysoka Izbo, kolejne obciążenie naszego wzrostu, kolejne koszty naszego wzrostu i to będzie prawdopodobnie przeniesienie się pewnej części naszego przemysłu za wschodnią granicę. Jeżeli połączyć te dwie sprawy, to znaczy euro i pakiet klimatyczny, to chcę powiedzieć, że skutki dla polskiej gospodarki, dla poziomu życia w Polsce, dla polskiego rozwoju, ale także dla polskiej suwerenności będą mniej więcej takie jak przegrana wojna. I tego z całą pewnością robić nie należy. Odłożenie tego przynajmniej o kilka lat, a od tego jest rząd, żeby o to walczyć. Dzisiaj w Unii Europejskiej można o różne rzeczy już niby postanowione walczyć. To jest zadanie zupełnie podstawowe. I oczywiście w żadnym wypadku nie należy
podważać polskiej konsumpcji. Polska konsumpcja wzrasta od kilku lat, to jest podstawa i optymizmu Polaków, i stabilizacji, i wreszcie rozwoju gospodarczego. To jest tak, że my jasno mówimy, zaciskanie pasa przez pracowników, przez drobnych i średnich przedsiębiorców, przez emerytów i rencistów jest niedopuszczalne. Temu zaciskaniu pasa mówimy wyraźnie nie. Wszystkich ci ludzie, którzy płacą podatki, to mocno podkreślam, nie powinni temu procesowi zaciskania pasa podlegać. Nie wolno atakować, a niestety padały tutaj takie słowa, polskiej rodziny. To jest podstawowa komórka społeczna, ważna dla polskiej przyszłości, będąca dzisiaj i tak w trudnej sytuacji. Powtarzam, nie wolno je atakować. Nie wolno zgadzać się na stracone pokolenie. Nie wolno czynić niczego, co by doprowadziło do sytuacji, w której młodzi nie będą mieli pracy albo będą mieli pracę bardzo marną, na śmieciowych umowach nie będą mieli mieszkań. To jest święty obowiązek rządu, zresztą będę jeszcze o tym mówił, żeby temu zapobiegać. I wreszcie tutaj z niejakim zaskoczeniem, ale to było akurat zaskoczenie pozytywne, usłyszałem słowa, przemówienia, nie wolno atakować polskiego państwa. Rzeczywiście, wojska, policji, wymiaru sprawiedliwości. Można i trzeba oszczędzać na nadmiernej biurokracji, ale państwa w żadnym wypadku atakować nie wolno. To zawsze się źle kończy. Co wtedy należy zrobić? Wysoka Izbo, z całą pewnością po pierwsze trzeba odnowić polski system podatkowy. On jest już dzisiaj w gruncie rzeczy nieużyteczny. Są przygotowane projekty ustaw. Trzeba go odnowić w ten sposób, żeby wyjąwszy przywileje rodzinne, te wielkie sfery nieopodatkowane zostały opodatkowane. Trzeba, jeśli trzeba, sięgnąć do zasobów wielkich instytucji, w tym instytucji finansowych czy supermarketów. Trzeba, jeśli nie będzie innego wyjścia, bo my nie jesteśmy zwolennikiem wysokich podatków, sięgnąć także do głębokich kieszeni. Dziękuję za tą radę, bo bym zapomniał. Z całą pewnością to jest dzisiaj potrzebne. Trzeba wykorzystać każdą okazję, żeby repolonizować polskie banki. Kiedyś tego rodzaju twierdzenie było uważane za skandaliczne. No dzisiaj prezes Polskiego Banku Narodowego o tym mówi. To są, proszę Państwa, sprawy ogromnie ważne i sądzę, że to jest lepsza metoda ratowania się przed kryzysem finansów publicznych, przed tą fiskalizacją kryzysu, która w Polsce nastąpiła, niż to, co tutaj proponowano. Ale oczywiście to dalece za mało. Z tego gigantycznego bałaganu, który mamy dzisiaj w Polsce, trzeba wyciągnąć polski budżet. Budżet elastyczny, budżet wariantowy, to jest mniej więcej coś takiego jak plan otwarty z późnego Gierka. To znaczy, że po prostu nie ma budżetu. To znaczy, że jedna z podstaw funkcjonowania państwa się po prostu rozpadła. I to jest naprawdę sytuacja, której w żadnym wypadku akceptować nie można. Z bałaganu trzeba wyciągnąć także środki europejskie i inne środki, także te z OFE, w zamian za gwarancję rzeczywistych emerytur, bo emerytury to nie może być gra w ruletkę i stworzyć wielki fundusz rozwoju. Jednocześnie stworzyć wielki plan rozbudowy polskiej infrastruktury, który z jednej strony będzie służył temu, by Polska w końcu przestała pod tym względem różnić się na niekorzyść od krajów na zachód od naszych granic, ale także będzie czynnikiem wzrostu i będzie wzrost stymulował. To jest też niesłychanie ważne, ale żeby to zrobić, to także trzeba
opanować sytuację, jeżeli chodzi o ceny tych wszystkich inwestycji. To nie jest tak, że w Polsce budowa kilometra autostrady porównanie ma kosztować tyle, co budowa tego samego kilometra przez Alpy. A tak to często wygląda. Powtarzam, ten proces musi być opanowany. Musimy, Wysoka Izbo, i to było tutaj podniesione, z czego się cieszę, ostatecznie rozwiązać w sposób pozytywny, w interesie społecznym, w interesie wspólnym, sprawę łupków. Jeżeli rzeczywiście te zasoby są i są do ekonomicznego wykorzystania, a wszystko wskazuje na to, że tak jest, to tutaj odpowiednie rozwiązania muszą być przyjęte. I wreszcie, proszę Państwa, sprawa o zupełnie kapitalnym znaczeniu. Te formalne, biurokratyczne i nieformalne więzy, które dzisiaj uniemożliwiają albo w każdym razie radykalnie ograniczają polską inicjatywę gospodarczą, muszą zostać zerwane. Muszą zostać zerwane, bo biją bardzo mocno zarówno w istniejącą drobną i średnią przedsiębiorczość, jak i przede wszystkim uniemożliwiają to, co jest w gruncie rzeczy jedyną szansą dla młodego pokolenia. To znaczy nową, wielką inicjatywę założycielską. Taką jak ta, która zaczęła jeszcze się w końcu lat 80., a później była kontynuowana w pierwszych latach 90. Tak powstał polski kapitalizm, ten autentyczny. Dziś taką inicjatywę, oczywiście odpowiednio wsparci także z Funduszu Rozwoju, bo nie mają kapitału, powinni podjąć młodzi, młodzi wykształceni. To jest dla nich szansa. Państwo nawet najlepiej funkcjonujące nie jest w stanie rozwiązać ich problemów, nie jest w stanie zapewnić im miejsc pracy. Nowa fala polskiego kapitalizmu to jest po prostu jedyna szansa dla Polski, ale to jest ogromne zadanie dla władzy. I to zadanie powinno być wykonane. I powtarzam, to jest jedyna szansa, żeby nie było straconego pokolenia. Jest także inna kwestia, która bezpośrednio, no niezupełnie bezpośrednio poprzez przedmiot, że tak powiem, czyli właśnie młodych ludzi, ale także ludzi średniego pokolenia z tym się wiąże. To jest podjęcie budowy mieszkań dla ludzi średnio i mniej zarabiających. Otóż to jest tak, że to nie wymaga środków budżetowych, bo takich rzeczywiście w tej chwili nie ma. To wymaga co najwyżej oddania pewnej części majątku państwowego w postaci terenów. I można spróbować to bez środków budżetowych zrobić. Na początku być może na niewielką skalę, ale z czasem to będzie służyło rozwiązywaniu problemu tego pokolenia, ale będzie służyło także sprawie polskiego rozwoju gospodarczego. Ale cały ten program jest możliwy tylko wtedy, jeżeli podejmiemy twardą walkę z korupcją, z przestępczością, która się znów rozzuchwala. Mamy skandaliczne wyroki, mamy wyroki po kilka lat więzienia dla ludzi, którzy dopuścili się okrutnego zabójstwa połączonego z gwałtem. I oczywiście, jeżeli będziemy naprawiali polskie państwo, jeżeli będziemy dążyli do tego, żeby państwo, aparat państwowy nie był ciągle mutacją aparatu PRL-owskiego, taką daleką mutacją, ale jednak mutacją, tylko żeby było to państwo naprawdę nowe. To jest w interesie ogromnej większości Polaków. Ja mówiłem, Wysoka Izbo, o tym, że w roku 2020 należałoby oczekiwać także lepszej kondycji moralnej Polaków. I warto o tym mówić. Mamy dzisiaj w Polsce próbę, już mocno zaawansowaną próbę powtórzenia manewru z początku lat 90. Wtedy wielki kryzys społeczny, ogromne bezrobocie, wszystkie te społeczne dolegliwości i jednocześnie uwłaszczanie się nomenklatury, bezczelne przejmowanie majątku wspólnego było osłonięte atakiem na Kościół, atakiem na tradycyjne wartości, głoszeniem historycznej amnezji. I to trzeba przyznać, w owym czasie w jakim stopniu się udało. Dzisiaj establishment przerażony
reakcją społeczeństwa na Smoleńsk. Można mówić o smoleńskim strachu, ale przede wszystkim przerażony perspektywą kryzysu wraca do tego. Ten atak na krzyż, na kościół, patriotyzm został ponownie i to w sposób niesłychanie wręcz bezczelny, brutalny podjęty. Otóż dla nas, dla wielu milionów Polaków, to jest sprawa zasadnicza. To jest sprawa tożsamości. To jest atak na fundamenty tego, co stanowi podstawę ich osobowości, ich samoświadomości. Ale ja chciałbym zwrócić się także do tych, którzy nie wierzą, którzy są agnostykami albo może nawet ateistami, ale którzy nie są osobistymi wrogami Pana Boga, nie mają antyklerykalnej obsesji. Otóż proszę pamiętać, w Polsce jedynym powszechnie znanym, występującym w skali społecznej systemem wartości jest ten, którego depozytariuszem jest Kościół. Ten system tradycyjny. Po drugiej stronie jest nihilizm. Po drugiej stronie jest droga do anomii społecznej, do rozkładu więzi społecznej, do bardzo wielkiego i bardzo ciężkiego kryzysu. Wszyscy wrogowie Polski sobie właśnie takiej sytuacji życzyli. Takiej sytuacji, w której Polacy zmienią się swego rodzaju nie naród, a plemię. Bez poczucia tożsamości, bez poczucia przynależności narodowej, bez poczucia jakichkolwiek zobowiązań. Otóż ja właśnie do tych ludzi, tych, którzy o Polsce jednak myślą i myślą o sobie, o swoich własnych interesach, bo ciężko żyć w takim społeczeństwie. Choć są niewierzący, chciałem powiedzieć, naprawdę nie jest tak, że młode pokolenie bez pracy albo z bardzo marną, bez mieszkań i bez tożsamości, ale za to z marihuaną będzie szczęśliwsze niż pokolenie, które tą tożsamość ma. I ma także te inne wartości, o których tutaj mówiłem. I jest rzeczą niesłychanie wręcz bolesną i trudną. Trudną do przyjęcia, że w tych węzłowych momentach, w których następowała konfrontacja tych wartości, w sierpniu pod krzyżem, teraz 11 listopada, władza, niezależnie od swoich deklaracji, niezależnie od tego, tak mi dopomóż Bóg, była po lewej stronie, po skrajnie lewej stronie. Taka jest prawda. Władza tolerowała nawet najbardziej brutalne łamanie prawa i tolerowała albo i więcej tą niebywałą prowokację, także przeprowadzoną przez media, która odbyła się 11 listopada. Otóż powtarzam, to jest sytuacja prawdziwie zła, żeby nie powiedzieć tragiczna. Będziemy się temu przeciwstawiać z całym zdecydowaniem. Będziemy bronić krzyża. Będziemy po stronie tej części, w szczególności młodego pokolenia, która się na to nie zgadza, która się przeciwko temu organizuje. Będziemy razem z nimi. Bo to jest dla przyszłości Polski równie ważne, jak skuteczne przeciwstawienie się kryzysowi. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Kolejna sprawa, której nie można nie podnieść. To jest sprawa solidarności społecznej, solidarnego państwa. Słyszeliśmy tutaj na ten temat niemało. Ja chcę powiedzieć o tych sprawach bardzo krótko. Otóż po pierwsze, jesteśmy w dalszym ciągu za polityką zrównoważonego rozwoju, a więc przeciwko polityce koncentrowania środków rozwojowych tam, gdzie ten rozwój, jak na polskie warunki, jest już stosunkowo wysoki.
To jest polityka godząca w pewne podstawowe wartości, a przede wszystkim w tą wartość, jaką jest równość obywateli. Często mówi się tu i teraz. Otóż ci z tych gorszych regionów mają nie tu i teraz, tylko kiedyś tam. Otóż powtarzam, na to się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na atak na ludzi pracy. Nie zgadzamy się na to, że miliony Polaków dzisiaj w istocie praw pracowniczych nie mają. Będziemy się domagać, by te prawa zostały przywrócone. Nie zgadzamy się, i to chcę bardzo mocno podkreślić, na najbardziej tutaj zdecydowanie, jednoznacznie zapowiedziany atak na polską wieś. Będziemy bronić krów. To nie jest tak, żeby za błędy międzynarodowych i polskich elit miała płacić przede wszystkim wieś, bo tutaj ta opłata, można powiedzieć, została skoncentrowana w sposób, czy opisana w sposób najbardziej precyzyjny. Ale nie jest też tak, że godzimy się na zaciskanie pasa przez emerytów, rencistów, ludzi żyjących z pomocy społecznej. Przy czym chcę tutaj dodać jedną uwagę. Godzimy się na rozsądne korekty, bo rzeczywiście bywa tak, że środki są kierowane tam, gdzie i tak już jest przynajmniej średnio. I to rzeczywiście nie ma sensu. Na to się, chcę to mocno podkreślić, godzimy. To jest rozwiązanie racjonalne. Wreszcie wrócę do sprawy młodzieży, młodego pokolenia. To też jest element solidarności społecznej. Mówiłem o tym planie, który mógłby te sprawy rozwiązać w sposób radykalny. Ale doraźnie są z całą pewnością konieczności związane z tworzeniem takiego systemu, który by ułatwiał zatrudnienie młodych ludzi. Bo bezrobocie, które tutaj w ogóle nie zostało wspomniane, tak jakby go nie było, to jest problem dzisiaj ogromny w całym społeczeństwie, ale to jest już problem katastrofalny, jeżeli chodzi o młode pokolenie. I wreszcie zdecydowanie optujemy za rozwiązaniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Sposób kierowania Polską Służbą Zdrowia, która sprowadza się do tego, że w trakcie konsyliów lekarskich naradzają się nad tym, nie jak leczyć, tylko jak za to zapłacić, jest po prostu fatalny i tragiczny. Są plany, jak od tego odejść, i trzeba zdecydowanie od tego odejść. Mówiłem o tej dalszej perspektywie. Otóż jeśli Polska ma przejść z peryferii do centrum, kilku krajom tylko po II wojnie światowej to się udało. Oczywiście mówię o tym w przenośni, nie chodzi o położenie geograficzne, tylko rozwój gospodarczy. To przede wszystkim jest tutaj sprawa oświaty, jest tutaj sprawa nauki i jej współpracy z gospodarką. Zacznę od oświaty. Trzeba umieć się przyznać, tak jak w sprawie Narodowego Funduszu, że reforma się nie udała. Także te zmiany ostatnich 4 lat. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że dobra oświata to kształtowanie mocnej tożsamości narodowej. Przede wszystkim poprzez lekcje historii. Oczywiście do ostatniej klasy i jednolitym kursem w całym kraju. To wysokie wymagania merytoryczne i to wysoka dyscyplina. Natomiast zła oświata to brak kształtowania świadomości, to niskie wymagania i niska dyscyplina. Tylko że to jest droga na zmywaki do marnej pracy na Zachodzie. To jest droga do najniższych stawek w Londynie, jakie dzisiaj mają Polacy, jeżeli chodzi o stawki godzinowe. To jest droga właśnie w tym kierunku.
I dlatego zdecydowanie domagamy się takiej oświaty, która by te wymogi spełniała. I to wymaga odwagi. Tak samo jak, Wysoka Izbo, wymaga odwagi zrobienie tego wszystkiego, co jest potrzebne, by polska nauka zaczęła wspierać polską gospodarkę, byśmy zaczęli tutaj odnosić rzeczywiście poważne sukcesy. Mówię tutaj także o uczonych pracujących w kraju. Przypomnę, właśnie wszyscy nobliści, ci polscy nobliści z tego roku pracowali za granicą. Co tutaj trzeba uczynić? Przede wszystkim trzeba sięgnąć po środki, i te nasze, i te zewnętrzne. W tej perspektywie budżetowej na innowacyjną gospodarkę mieliśmy 1 200 000 000 euro. Niemcy mieli 19 miliardów. To, że mają więcej niż my, no to jest zrozumiałe. Ale że mają 16 razy więcej, to proszę wybaczyć. Musimy uczynić wszystko, żeby ta proporcja, przede wszystkim suma, jaką otrzymamy, była w następnej perspektywie nieporównanie większa. Ale jeżeli ta suma, a także nasze własne polskie środki będą kierowane do systemu przywilejów korporacyjnych i koleżeńskich recenzji, to nic z tego nie wyjdzie. Nie ma takich pieniędzy, które wprowadzone do tego systemu nie zostałyby przejedzone bez skutków. Nie, musimy mieć odwagę, bo to jest odwaga, to oczywiście wymaga powiedzenia jednym dajemy, drugim nie dajemy. Zawsze trudne, wiem o tym. Ale to musi doprowadzić do wyboru. Wyboru kilku uczelni, kilku ośrodków naukowych, które rzeczywiście popieramy. Po to, żeby weszły wysoko na listę pekińską. I powiem jedno. Duże inwestycje na Uniwersytecie Poznańskim, stworzenie dobrych warunków pracy, trzykrotnie zwiększyło na tym uniwersytecie, i to w bardzo krótkim czasie, ilość publikacji, które liczą się na arenie międzynarodowej, które są w pismach z listy filadelfijskiej. Przepraszam. Otóż okazuje się to jednak skuteczne. I ta skuteczność jest nam tutaj potrzebna. Tak jak potrzebna jest odwaga i potrzebny jest albo wybór któregoś ze sposobów współpracy między gospodarką a nauką. Wiele takich systemów, niekiedy inny dla każdej uczelni, funkcjonuje w czołowych uczelniach Zachodu, no albo też wymyślenie czegoś własnego. W każdym razie taki system z całą pewnością musi powstać, jeżeli mamy myśleć o dobrej przyszłości naszego kraju. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Polska praworządność i demokracja była przez cały ten okres od 1989 roku w budowie. Była daleka od ideału, no ale była. Dzisiaj niestety jest w likwidacji. I to jest ta zasadnicza zmiana. Tak, Wysoka Izbo, w likwidacji, bo praktycznie zlikwidowany jest system kontroli wewnątrzpaństwowej, aż po GUS. Aż po GUS, proszę Państwa. Aż po GUS, te słowa, które wypowiedział jeden z przedstawicieli partii rządzącej, że nie po to zmienialiśmy kierownictwo GUS-u, żeby mieć 55%, czy przekroczyć 55% długu publicznego, znakomicie to daje. W 2013 roku ostatni punkt będzie zdobyty, mówię tutaj o prezesie Najwyższej Izby Kontroli. No jeżeli to rzeczywiście będzie pan Sekuła, to będzie można powiedzieć, że sprawa została załatwiona do końca. Ja się cieszę z wypowiedzi pana przewodniczącego klubu, który mówił o współpracy z opozycją, ale kontrola przez opozycję została w ostatnich latach też praktycznie zlikwidowana. Przyjęto wersję anihilacyjną z dosyć słabym skutkiem, ale przyjęto. Całkowicie odrzucono różnego rodzaju obyczaje parlamentarne. Niestety to trwa, choćby wczoraj przy wyborze członków Trybunału Stanu.
dokonano różnego rodzaju innych posunięć. Nie ma dzisiaj w głównym nurcie mediów, tym, który dociera do wielkiej ilości Polaków, wolności słowa. Tutaj na tej sali mówiono wprost o ograniczeniu wolności nauki z powodu jakiejś tam książki. Chciano przeprowadzać kontrolę w najstarszej polskiej uczelni. No tutaj premier się zreflektował. Ale pani minister w jego obecności tutaj o tym przecież mówiła. Pamiętam to dokładnie. Wtedy refleksji nie było. Takich przypadków było dużo więcej. Prawo, o czym pisze ta mniej dostępna powszechnie prasa, jest dzisiaj przestrzegane do granic interesów rządzących. Przy czym ci rządzący to wcale nie musi być centrala, to nie musi być Warszawa, to wystarczy, żeby była jakaś klika w powiecie. Otóż to jest, Wysoka Izbo, sytuacja fatalna. A do tego mnożą się przypadki takiego brutalnego w typie perlowskim łamania już nie praw obywatelskich, tylko praw człowieka, bicia ludzi, zamykania ich w zakładach. Otóż, no nie wiem, czy starucha biją. Daj Boże, żeby nie bili. Otóż tego rodzaju przypadków jest tak dużo, że w ramach przeciwdziałania, w ramach tego oporu, tego piętnowania tych przedsięwzięć, tej sytuacji, postanowiliśmy stworzyć biuro interwencyjne Prawa i Sprawiedliwości z Zofią Romaszewską na czele. To jest nawiązanie do tradycji opozycji demokratycznej, ale można powiedzieć takie czasy. I będziemy tutaj tworzyć także z młodym i nie tylko młodym pokoleniem front oporu przeciwko tej sytuacji. Wiem, że to budzi wesołość, ale próba zamknięcia systemu, próba stworzenia systemu w istocie bezalternatywnego trwa. I powtarzam, będziemy się jej zdecydowanie przeciwstawiali. I wreszcie polityka zagraniczna, międzynarodowa sytuacja Polski. Tutaj słyszeliśmy słowa niezwykle optymistyczne. Ja powiem w zgodzie z faktami, a nie tym, czego inni chcą i czego ja też bym bardzo chciał. Otóż w zgodzie z faktami to jest tak, że polityka płynięcia w głównym nurcie, polityka brzydkiej panny, jak to mówił, bez posagu jeszcze do tego, jak to mówił mentor tych, którzy dzisiaj polityką zagraniczną zawiadują, skończyła się w bardzo określonym miejscu, mianowicie za drzwiami. Skończyła się za drzwiami. W jednej z niemieckich gazet jest taki dowcip, gdzie jest mowa o tym, jak to Berlusconi ma być wyrzucony za drzwi, tam gdzie są Polacy i inni, którzy nie mają nic do powiedzenia. No dowcip, powiedzmy sobie, ołowiany w tym stylu właściwym dla pewnych nacji, ale niestety oddający istotę rzeczy. Podobno zresztą wzbudziło to frustrację. Pan komisarz Lewandowski mówi nawet o tym w wywiadzie, że to wzbudziło frustrację prezydencji. No, ja rozumiem, że prezydencja to premier. Otóż to słuszna frustracja. Tylko, że gdyby to jeszcze było tylko to, no, można powiedzieć przykre, ale takie rzeczy się zdarzają. Natomiast mamy w tej chwili do czynienia z nieporównanie poważniejszymi zagrożeniami. W Unii Europejskiej hegemonia, no na szczęście tu o niej wspomniano, to dobrze, że chociaż tyle. Otóż hegemonia Niemiec i Francji jest już dzisiaj taka, że odrzuca się wszelkiego rodzaju procedury i wszelkiego rodzaju pozory. No, Grecji narzucono wszystko, łamiąc jej suwerenność i łamiąc prawa demokratyczne. No, Grecy nie tylko stracili suwerenność, ale przestali być obywatelami. Ale co więcej, przygotowuje się w tej chwili rozwiązania prawne, których wprowadzenie doprowadzi do tego, że suwerenność w istocie w niemałej mierze prawa obywatelskie stracimy także my.
bo jeżeli nie będziemy mieli prawa do uchwalania budżetu wedle naszych decyzji, to ja przypomnę tym poza... No nie ma tu już pana Kalisza, bo on pewnie wszystko wie. Otóż poza panem Kaliszem, tutaj nieobecnym, że demokracja w ogóle powstała wokół podatków i budżetu. I wejście na ten teren to oznacza po prostu złamanie demokracji. Polska demokracja stanie się po prostu fasadą. Zwykłą, nic nieznaczącą fasadą. Razem z polską suwerennością. Otóż ja chcę jasno powiedzieć. My się nie zgadzamy na to, żeby polska niepodległość była kolejnym 20-paroletnim, no troszkę dłuższym niż tamten, incydentem. Nie zgadzamy się na to. I uczynimy wszystko, żeby się to nie udało. Tak jak oczywiście w żadnym razie nie zgodzimy się na to, żeby, już o tym mówiłem, żeby w Polsce przyjęto euro. Czy można temu przeciwdziałać? Spójrzmy na Czechy, spójrzmy na Węgry. Oczywiście można. Można tutaj podejmować najróżniejszego rodzaju inicjatywy. Tylko trzeba chcieć, trzeba mieć odwagę, trzeba mieć inwencję. Nie trzeba się bać tych silniejszych. A ta sprawa lęku przed silniejszymi ma w Polsce jeszcze jeden aspekt. To jest ten niebywały serwilizm wobec Rosji. Te prośby o prawo do przeniesienia pomnika. Ale to jest przede wszystkim to, o czym mówię na końcu. To jest katastrofa smoleńska, tragedia smoleńska, hańba smoleńska. To jest niewyjaśnienie tej sprawy. To ogniskuje w sobie i sprawy polskiej demokracji, polskiej suwerenności i polskiej praworządności. Ta sprawa musi być wyjaśniona i gdyby nawet we wszystkich kwestiach, o których tutaj mówiono, było dobrze, to tylko ta sprawa jest wystarczająca, żebyś mógł tutaj powiedzieć, że będziemy głosowali przeciwko wotum zaufania dla tego rządu. Dziękuję, panie pośle. W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota głos zabierze pan poseł Janusz Palikot. Bardzo proszę.